Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. Ja już wyszłam od fryzjera, byłam mówiona na 9:00. 4 godziny mi zeszło, włosy są takie milutkie, teraz super, troszkę przyciemnione, taki bardziej naturalny kolor i grzywka. Teraz jadę jeszcze do galerii po małe zakupy i wracam do domu. Zawożę Gabryśkę na gimnastykę, no i już będzie wieczór tak naprawdę. Tak mi zeszło. Także co, życzę Wam miłego oglądania, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Jest Misio. Misio w czapce Mikołaja. 15 okienko. Hania ma bałwanka. Ludzi, pierniczek. No, ciastek. Na Idek? Czekasz, tak? Iduś jak zwykle sprawdza, czy to już jego i ogonkiem merda. Kolczyki albo pierścionek. Tak? Kolczyki. O, jakie ładne, takie brokatowe. Jeden. Czekaj. Taki z brokatem. Śliczne. Śliczne. Trzymaj. A czapkę Mikołaja masz, super. Co to? Ceratozaur! Ceratozaur? Wow! To jest przysmacki. O, jak dużo serduszek, bardzo dużo. No dawaj, bo jeszcze je rozgrzać. Aż wysypnę. No, jedz spokojnie. Dużo. No, dużo, dużo. Ej, śmieciarzu! Co tam masz? Jakiś zoisyt. Pokaż, jak to się czyta. Zoisyt. Zoisyt utula gniew, przekuwa złą energię w pozytywną, dodaje życiowej siły. Znak zodiaku. Bliźnięta. Mamo, tu jest! A? O, gniotka masz takiego, jest tak? Twardy, squishy. Ale... Piłka do rugby. Fajne właśnie. A to jak to... Ale piękne. Trzymaj to. Zoisyt. Wow. Ale cudo. Zobacz. Przepiękny. Wow. No przepiękny jest ten kamień. Chyba mi się najbardziej podoba, wiesz? Fiolet z takim zielonym. Wow, mega. Wow, mega. Mega, wow. Co to jest? Nie wiem. To jest liopleurodon. Tak, dobrze czytam? Dobrze. Wow, super. Drugi wodny. Będę testować nowego Starbucksa. Jakiś Mary Coffee. I to jest biała kawa. Napój mleczny kawowy o smaku białej czekolady. Ale fajna taka edycja śliczna. Zobaczymy, ja wypiłem herbatę. Jak smakuje. Shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it. Gdzie jedziemy, Filipek? Gdzie jedziemy? Po choinkę. No właśnie. Zobaczymy, czy nam się uda jakąś ładną wybrać. No, wybieramy. Taką mniejszą chcemy choineczkę. I nie ciętą, tylko w doniczce. A tu są cięte choinki. A w doniczce są takie duże, a my takiej dużej nie chcemy. No? Nie, za duża, synku, wiesz? Bo będzie stała na stole u nas. I te też są takie za duże. Też za duża. Tu są takie malutkie. Dobra, przyniosę. Tylko 80 zł. Wszystko zdarzało. Mama, może tam? Ciekawe, może tam trzeba też podjechać, zobaczyć. Mama, może tam? No ta jest taka malutka. Ale jakaś taka... Ile ta kosztuje? No, myślę, że tam trzeba... Może te są lepsze, może te się przyjmą, ja nie wiem. Dlatego taka cena. Tam? No ja nie wiem, tu mi się żadne nie podobają. Zobaczcie, jakie te choinki są krzywe. I jakieś takie... Nieforemne. Nieforemne strasznie. Ale
właśnie mają duże donice i Robert mówił, że może nie mają tak ociosanych korzeni jak te, co kupujemy co roku. No ale nawet nie mamy takiej osłonki, no coś ty. Jaką ja donicę musiałabym wielką kupić. Ta jest jeszcze taka foremna, ta. No tylko wąska tak taka patrzyłem na stół by pasowała, ale mamo, chyba by się też zmieściła, mamo, czy nie? Mamo, ta tutaj, mamo, mamo, mamo. No ale zobaczcie tą, no co to jest? Mamo. Albo tu. Mamo. Słucham, synek. Mamo. Nie, ta już nie, ta jest też ładna, ale ona jest, no ta by mogła być, ale jest trochę przechylona, ale to się... Mamo. No to jest jeszcze ładna taka. Gęściejsza może, ale... Idziemy w inne miejsce. Krzywa znowu. Ale to na stół krzywa, później można ją włożyć prosto, nie? Zastanawiamy się nad tą. 60 zł świerk. A nad tą wąską. Nie, bo ta jest krzywa bardzo. Ta obok może być jeszcze. O ta, no. Spód jest taki. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, Fifi. Ale tak, ta jest okej. Okay. I ta tą jeszcze patrzyłam, też 60 zł. No ta też jest ładna. Taka szersza, no. Ja wolę tą ciemną. Ty wolisz tą ciemną? Dobra, jedziemy w inne miejsce, jeszcze zobaczymy. No, powiem wam, że tu te choinki mają dużo mniejsze doniczki. W jeszcze jedno miejsce przyjechaliśmy. Naprawdę ciężko znaleźć w tym roku ładną choinkę. O, błotko. Zamknięte, ale może... Mamy choineczkę. Piękna. Nie widać, tu bo jest ciemna. Pokażę wam za chwilę. Świerk serbski. Miała być ciut mniejsza, ale no jest dosyć spora. Słucham. Jak będziemy w domu, to strasznie. Ubieramy tam. Nie, dzisiaj nie wolno jeszcze ubrać. Pani przemiła, naprawdę. Wszystko wytłumaczyła, jak wsadzić, kiedy wsadzić, jeżeli w bloku będzie ta choinka. I w ogóle, ale to wam opowiem może później, bo tu jest strasznie ciemno. W każdym razie, jeżeli ktoś jest z Łodzi, to gospodarstwo Sobień na sanitariuszek chyba 57 polecamy, a zobaczymy, czy się przyjmie opinie. W każdym razie mamo, były dobre. Mamo, fajną wybrałam choinkę, nie? No bardzo fajną wybrałeś. No, ale świerk. Chyba ma za dużą. Ogromny był wybór, były tak piękne, że nie mogłam się zdecydować, którą, naprawdę. No więc jeszcze raz, choineczka jest, idzie na razie na balkon. Dwa dni albo jeden dzień przed świętami, przed Wigilią będzie można ją wnieść do domu, dwa dni przed Wigilią albo jeden dzień i ubrać najpóźniej 6 stycznia, wynieść z powrotem na balkon. Dokupiliśmy jeszcze taki podstawek w Obi. Choineczka jest śliczna, naprawdę, no nie mam jak wam jej teraz pokazać, ale bardzo ładna, no i mam nadzieję, że nam się przyjmie. Miejmy nadzieję, że nam się przyjmie, bo ta szkółka miała dobre opinie, więc zresztą pani mówiła, że jak im się te choinki nie sprzedają, to one z powrotem, oni z powrotem je wsadzają albo w donicach właśnie przetrzymują. Mieli choinki, które od samego początku, od takiej malutkiej sadzonki rosną w doniczkach, więc myślę, że jest duża szansa, że nam się choineczka przyjmie i jestem zadowolona w każdym razie. Zapłaciliśmy za nią 100 zł. W innych miejscach podobne kosztowały chyba podobnie. Te mniejsze były po 50, 60, no ale w końcu wybrałam tą, bo jest naprawdę śliczna, taka szeroka, ładna, duża, gęsta. Ale nie ubieram jej jeszcze, więc u nas vlogmasów nie będzie nigdy z ubierania choinki na początku grudnia, bo my co roku kupujemy choineczkę żywą, będziemy ją wsadzać później na naszej działce. Ale czy wszystkie, to nie wiem, bo przecież ile tych choinek można mieć. Za rok wybiorę sobie inną, bo była jeszcze taka, był taki świerk chyba pospolity i on był taki bardziej zielony, ten serbski, on jest taki dwukolorowy, jakby pani mówiła, bardziej taka zieleń ciemna,
Tamten był taki jaśniutki, zieloniutki, ale stwierdziłam, że za rok tamtego wezmę, a teraz to, ale się nagadam o choince, taka jestem podekscytowana, to przecież zwykła choineczka, ale właśnie byliśmy w trzech miejscach i tutaj pani wzbudziła w nas takie zaufanie i dała taką nadzieję, że ta choineczka się przyjmie, więc super. Jeszcze powiem jedną rzecz. My mieliśmy co roku kupować małe choineczki i nasza pierwsza to była naprawdę taka mała, chyba 30 czy 40 zł kosztowała. Rok temu kupiliśmy trochę większą i już był problem, żeby wstawić ją w osłonkę ładną, białą taką, więc jakby obwiązałam trochę ją łańcuchem, żeby nie wystawała ta czarna donica. No a w tym roku już osłonka to nie ma szans, że się zmieści w tą osłonkę. Kolejnej nie chciałam kupować, więc ma tą czarną donicę, jakąś po prostu organzą, ładnie ją obwiążę. No i kupiliśmy podstawkę i tak będzie. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać. Dzisiaj okienko 16. I cóż tam jest w środku? Jak dużo? O. Daj mamusi czekoladkę. Nie masz ochoty dzisiaj. Super. Mikołaj! No, okej. Dobra, Hania ma kokardkę jakąś, czy prezent? Mam ptaszka. A Fifi ma gwiazdkę. Mhm. Pokaż, Haniulka. Super. O, piękny prezent. A Gabi ma dwa za duże pierścionki. Tak. Pokażesz jakie? Już, to nie twoje. Z takim zielonym i czerwonym diamencikiem. Do kompletu z twoimi tymi. Ale jaki fioletowo-żółty. Super. Do kompletu z twoimi kolczykami, którego brakuje jednego. Mamo. Iduś, znalazłeś? Nie znalazłem. O, tutaj idę. Tutaj, zobacz. No, pokazał noskiem, że tu. Gwiazdki jakieś? O, już czeka. No, gwiazdki dzisiaj, świątecznie. Nie, tu nie wiesz. Już jedno. Tutaj są. Już z ręki, z torebki wyrywa. Daj mi papierek. Nie wolno tak robić, nie, Filip. O, tutaj jeszcze jedno. Miałam już taki. Co masz? Mamo, mięsożerny jakiś. Mięsożerny? Gigantozaur. Wow, pokaż. Tak, jak ty to rozpoznałeś, Filip? Jest po prostu w innym kształcie. Naprawdę? Powtórka? Ametyst. O, to jestem zawiedziona trochę. Ale się nie da. Nie no, znaki zodiaku ma te same, ale... Jeja, co to jest? Jednorożec taki. Ja sobie tak powolutku. Z jogonkiem. Ale super. To jest trochę inne w dotyku niż dżdżownica. To jest taki ciemeczko tutaj. Może to można zaczepiać, wiesz? A nie, myślałam, że... Ale świetne! Dobra, ametyst. Ale działanie przeczytaj jeszcze raz, to samo? Równoważę emocjonalne wzloty i upadki, pomaga pozostać stabilnym i spokojnym. Chyba co innego. Przychodzę do domu, a tu plac budowy. Taki ogromny dźwig Filipek zbudował z tatą. Wstań, Filipek, koło tego dźwigu. Jest większy od ciebie! Chyba taki, jak zamówiłeś sobie od Mikołaja. Ale super! No, u dziewczyn część była posprzątana, ale z powrotem jakoś się stworzył lekki bałagan, więc to dzisiaj ogarniemy i może udekorujemy do końca pokój. Gabryśka padła, bo była dzisiaj 4 godziny na treningu z gimnastyki. Wow. Śpisz czy udajesz? Śpi, zmęczona jest. Niech sobie śpi, okej. No więc właśnie za to się dzisiaj chyba weźmiemy. W dzisiejszym vlogu to już tyle. Do zobaczenia jutro albo pojutrze. Ja się cieszę, że mamy tą choineczkę, bo już miałam zrezygnować, miałam jechać w poniedziałek. Ale jeszcze pojechaliśmy w to ostatnie miejsce, chociaż było w internecie napisane, że do 14, a było przed 15. Na szczęście pani jeszcze tam była. I ja jeszcze za 20 minut wybierałam tą choinkę i chodziłam w tą i z powrotem, a może tą, a może jednak tą, no nie wiem, a jak pani sądzi, naprawdę taka byłam, już to pani chciała iść do domu, nie?
bo skończyła pracę, ale bardzo, bardzo sympatyczna i wybraliśmy tą choineczkę, także ja się bardzo cieszę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!